Witam serdecznie, z tej strony Raptor i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie chwilę o nowo powstającej książce The Rise of the Witcher, A New RPG King autorstwa Benita Reunera, a w luźnym tłumaczeniu po prostu Powstanie Wiedźmina, nowego króla RPGów. Pół żartem, pół serio, spokojnie można stwierdzić, że tytuł oczywiście adekwatny do obecnej sytuacji na rynku. Firma odpowiedzialna za wydanie książki, Firth Editions, w całości skupia się na tego typu projektach, a ostatnio, jak i w tym przypadku, powstanie książki współfinansowuje poprzez wsparcie fanów oraz odbiorców na Kickstarterze. Co prawda sama zbiórka jest również zapewne przemyślaną akcją promocyjną, aby poprzez zbiórkę trafić do szerszej grupy potencjalnych odbiorców, ale pozwala również na wydanie samej książki, bogatszej edycji limitowanej, dla osób, które faktycznie zdecydują się na taką przyjemność. Sama książka zawierać ma ponad 250 stron i znajdziemy w niej oczywiście historię tworzenia gier z wiedźmińskiego cyklu. Mowa tu oczywiście o smaczkach, które nie były publikowane do tej pory, tak więc sama książka zagwarantuje również coś ciekawego większym wyjadaczom wiedźmińskich gier. Mowa tu o wywiadach z czołowymi twórcami i głowami Wiedźmina, od Marcina Ewińskiego po Konrada Tomaszkiewicza. Podejrzewam, że tego typu unikatowych smaczków będzie znacznie więcej. Sama książka zostanie oczywiście, lub też i niestety, wydana tylko przynajmniej na razie w języku angielskim, więc zdaję sobie sprawę, że wiele osób zrezygnuje z niej choćby z tego względu. Natomiast jeśli wyznajecie się w najnowszej historii dzieł CD Projekt Red, a interesują Was głównie początki, to jako idealny zamiennik polecam choćby dokument zrealizowany przez Arondat EU o początkach studia oraz procesie twórczym pierwszej odsłony Wiedźmina. Jest to bardzo dobrze zrealizowany dwugodzinny dokument z również unikatowymi wywiadami z obecnymi, jak i byłymi twórcami Wiedźmina. Wracając do samej książki, pomimo iż książka jest tworzona w języku angielskim, zapewne będzie przepełniona branżowymi zwrotami i jakby nie patrzeć, to nie będzie jakieś literackie dzieło wymagające szerokiej erudycji. Więc jeśli macie taką ochotę, aby zapoznać się z samą książką lub też wzbogacić ją swoją wiedźmińską kolekcję, odsyłam Was do opisu, gdzie znajdziecie link do ich zbiórki. Wspierając sam projekt od konkretnej kwoty, gwarantujecie sobie automatyczny dostęp do e-booka lub też wydania fizycznego, nawet w edycji kolekcjonerskiej. Warto jedynie zaznaczyć, że tego typu wydanie limitowane będzie można nabyć tylko za pośrednictwem zbiórki. Później książka będzie zapewne dostępna już tylko w standardowej edycji. Co prawda cel zbiórki został wyznaczony na 10 tysięcy euro i został już zrealizowany, a do końca zbiórki pozostało ponad 20 dni, jednakże nie ma większego problemu, aby jeszcze się do tego dołożyć i zapewnić sobie własne wydanie. Jak zaznaczyłem, książka zostałaby zapewne zrealizowana nawet bez takiej zbiórki, bo wydawnictwo odpowiedzialne za to wydało już kilkadziesiąt podobnych projektów. Ale jak dowodzi również ten materiał, jest to doskonała promocja, jak i system sprzedaży tego towaru. Sam film oczywiście nie jest sponsorowany, staram się jedynie dostarczać Wam najciekawsze newsy, często, no niestety, z lekką obsuwą, za co wybaczcie, abyście byli zorientowani. W tym krótkim filmie to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do kolejnych materiałów na moim kanale, pozdrawiam i do usłyszenia.